Praca strażaka to nie tylko pożary. To również codzienne obowiązki, treningi, kontrola przeciwpożarowa. Wszystko to jakby łączy się w jedną całość i tworzy tego strażaka. Oczywiście pomoc bliźnim to jest nasz naczelny priorytet, ale można powiedzieć, że strażak zajmuje się teraz wszystkim, co niedobre i złe może się dziać ludziom. Wymiar mojej służby to 24 godziny na 48, czyli 24 godziny w pracy, w służbie i po służbie 48 godzin wolnego. Strażakiem się jest, a nie bywa, takie powiedzenie. Non-stop. Dla mnie służba jako strażak jest przede wszystkim pasją. Mam nadzieję, że dla większości strażaków nie jest to tylko zawód, tylko coś więcej. Naprawdę lubię pomagać. To jest moja wewnętrzna potrzeba. Dlatego jestem strażakiem. Oczywiście praca strażaka polega na działaniu w grupie. Bez kolegi ze zmiany nie działałbym, nie jestem niczym. Ty musisz mieć do swojego kolegi z pracy całkowite zaufanie. Do każdego. Czy to jest dowódca, czy to jest kierowca, czy to jest ratownik, który siedzi koło ciebie w zastępie, czy cały zastęp. Do każdego z nich musisz mieć zaufanie. Musisz wiedzieć, że na nim możesz polegać. Przede wszystkim, sam nie działam nic. Zaufanie do kolegów z pracy, działanie w grupie, właśnie na tym polega straż. Działanie w grupie, zaufanie. Nazywam się Przemysław Jelonek. Jestem strażakiem.